piję. Mariusz Prudel napity, napojony po meczu z Norwegami wygranym 2-0. Mariusz Pec, jesteście zadowoleni z tego spotkania? No jesteśmy zadowoleni, bo to był mecz praktycznie o nic, bo i tak wiedzieliśmy przed meczem, że będziemy mieć pierwsze miejsce w grupie. Ale na pewno takie mecze ciężko się gra, bo ciężko się sprężyć właśnie zagrać na 100%. Nam to się udało, może niekoniecznie na 100%, bo paru błędów się nie ustrzegliśmy, ale jesteśmy zadowoleni z tego. Norwegowie też wam troszeczkę pomogli, szczególnie w końcówce pierwszego seta. Trzy ostatnie piłki, trzy auty. No może tak, trzy ostatnie trzy auty, ale wcześniej były dwa asy, także no, tak, z jednej strony pomogli, z drugiej nie. No, cieszy fakt, że właśnie tą końcówkę znowu udało się wygrać i oby tak dalej. Z taką grą nie musimy się chyba obawiać kolejnego spotkania? No obawiać się każdego trzeba, bo to nie można podejść na luzie, ale miejmy nadzieję, że zagramy kolejne dobre spotkanie i to my będziemy się po końcowej listy cieszyć z zwycięstwa. A spodziewaliście się, że zagracie tak dobrze, wiedziecie, z pierwszego miejsca? No bo drugie było w waszym zasięgu, ale że aż pierwsze pokonać Chińczyków? Szczerze mówiąc, no wyszliśmy z nastawieniem takim, że kurczę, super byłoby wygrać właśnie tutaj grupę, bo wiadomo, to teoretycznie łatwiejszego rywala się trafia. No, wierzyliśmy w to, że może się udać, no i w każdym meczu gramy o zwycięstwo, to jest przede wszystkim to, co nam właśnie pomaga potem wygrać. Czy wierzyliśmy do końca? No, na pewno, ale czy przewidywaliśmy, że właśnie tak dobrze będzie? To trochę się obawialiśmy, wiadomo, to Mistrzostwo Świata pierwszy raz, gra taka troszkę już, powiedzmy sobie, no tutaj o prestiż, większe są emocje, wiadomo, stres i tak dalej. No na szczęście nam to się aż tak nie udzielało i w każdym meczu w miarę dobrze idzie. Za godzinę wasi koledzy Michał Kędzioła, Kuba Szonkie już grają z Mistrzami Świata, Brinkiem Reckermanem. Są w stanie pokonać Niemców? No ja myślę, że są w stanie. No, my ostatnio graliśmy z nimi na turnieju w Pekinie właśnie, półfinał. No, gdyby tam troszkę szczęścia może było więcej po naszej stronie w tiebreaku, to my wygralibyśmy. No, myślę, że są w stanie wygrać. Na pewno muszą zagrać na 100% swoich możliwości, no i walczyć o każdą piłkę. Dobra, dzięki.